Cześć, witam was w kolejnym odcinku ze Soulsów. Od razu sobie tutaj przechodzimy na szybkości do naprawy przedmiotów i wbijemy poziom. W międzyczasie sobie, między częściami doładowałem sobie konto, realizując czeki w postaci tamtych dusz. No i oczywiście podnoszę wytrzymałość, bo jest to dość istotna tutaj cecha, istotny parametr. I okej, co my tutaj chcemy zrobić? Jakie mam... Aha, dobra, już wiem co chcę zrobić. Chcę zobaczyć, czy mogę uzupełnić sobie tutaj pancerz. Mogę, a czy mogę jeszcze ubrać hełm? To by było już w ogóle wspaniałe. Nie mogę. Ale hełm chyba oferuje więcej niż rękawice, co? 35... No nie, nic z tych rzeczy. Dobra, więc będę chodził z małą główką po prostu. Hop. I co jest sensem tutaj naszego życia, jeżeli chodzi o tą część? Mianowicie wyczyścimy sobie las. Przystąpię do Covenantu i porozmawiam z... Shiva of the East. A to dlatego, że chcę go po prostu później spotkać w Blighttown, gdzie on będzie handlarzem. I kurde, chciałbym mieć pierścień tamtego jego przygopasa, bo on pozwala nam bardzo fajnie rolować. Tylko że jest taki problem, że wtedy na nas się obrazi ten Covenant i trzeba chyba się ubiegać o rozgrzeszenie. Nie wiem, ile ono może wtedy kosztować. Ale na pewno nie jest ono tanie. Chociaż może jest, no kto wie, nigdy nie byłem grzesznikiem w Soulsach, nie? Znaczy no byłem, ale nigdy się nie spowiadałem z tego u Pardonera. No i co, myślę, że będzie można też pomyśleć o jakimś PvP w lesie, bo dalej można całkiem łatwo natrafiać na tutaj na przeciwników i farmić. Ojej, co tu się farmi? Nie pamiętam, kurczę. Wiem, że raz dostałem, dwa razy, naszyjnik, który chyba można wymienić na jakieś tam główienka z Covenantu. To było ciekawe i to bardzo. Zadał mi obrażenia, ja go sparowałem. Nie mogłem go zripostować. Zaraz tutaj padnę. Moment. Hop. Hop. Aj, błąd z mojej strony bardzo poważny. Teraz się z nim męczę. Cholera, nie chciałbym bardzo paść. Muszę go jakoś tutaj... Okej. Dobra. Pierwsze parowanko jak weszło, to już powinno pójść dobrze. Taki, nie wiem, chain fail został przerwany. Mały exploit, ale trudno. Okej, dalej widzimy na horyzoncie kapłana. Ale czego nie widzimy, to jest tam jeszcze bandyta, czy tam zabójca, coś w ten deseń. I on może się zagrować pierwszy i w efekcie możemy walczyć z dwoma przeciwnikami. Ja tutaj próbuję go dojrzeć, czy się już nie zagrował przypadkiem. Oczywiście zabójca jest do nas przodem, dlatego on się łatwiej agruje. Nie wiem, nie widzę. Może spróbujemy zagrować kapłana wobec tego. Najwyżej będę walczył z dwoma naraz. Nie są oni jacyś przerąbani. Tylko że co ma kapłan denerwującego, że się on... Że on się cofa leczyć. I cholera. Bloknąłem się o, nie wiem, jakąś podłogę. Op. Nie mogłem go powstrzymać od leczenia. Dobra. Nice. Oni chyba nic nie dropią, więc możemy iść dalej. W sumie całkiem spoko farma tutaj jest dla dusz. Dobra, gdzie on jest? Coś słyszę, chodź. Zły timing. On będzie próbował backstabować. Kurde, głupi błąd. On jest dość trudny, on ma bardzo szybką broń, jest skoczny. Dawaj. Ej. Taki AOS Tagger w ogóle widzę od ultra broni. Okej, udało się wreszcie. Ładnie i... To jest dobre. Można to też to samo zrobić na graczach. O ile oczywiście taki gracz nie chce od razu rolnąć. Chociaż i tak możliwe, że da się go złapać.
Ale akurat na graczach nigdy czegoś takiego nie próbowałem i raczej zamiaru próbować nie mam, no chyba, że ktoś by mnie naprawdę zirytował i byłby ostatnim chujem. Wtedy bym to rozważył. Dobra, gdzieś tutaj jest jeszcze jeden rycerz. Możliwe nawet, że ten sam, co zabiliśmy w poprzedniej części. Tylko, że mu się chyba resp zmienia. Jest, ale to jest chyba... To nie jest rycerz. Tu jest rycerz, dobra. Kurde, oboje się znowu zagrowali. Znowu, ja grałem z miesiąc temu, to też mi się oboje zagrowali. Tam jest łuczniczka. Tam Paryż? Nie wiem. A to jest oczywiście... Kurwa. Rycerz, który dostanie od nas... Pierdol. Tylko, że... Ach, dobra. Nie, to chyba nie jest ten sam. Jaką zbroję miał tamten? Też zwykłego? Okej, dobry timing jest kluczem do sukcesu. On jeszcze żyje. Okej. Hop. Hop. Jak tak pomyślę i o tych planach, które tu tam ogłaszałem wczoraj. Ach, Jezus. W poprzednim odcinku, na ten odcinek, w sumie nie wiem, czy się da ze wszystkim wyrobić. To jest dość obszerny ten las. Mogę nie zdążyć zrobić wszystkiego, co miałem tutaj zaplanowane. Kurde! To jest łuczniczka i ona będzie uciekać. No nie wierzę. Teraz się na mnie drzewa rzucą. Walczysz, czy jesteś pizda? Łuk. No co ty? Ja nie mogę. Jak mnie w ogóle wciula robiła. Nie widzę, czy atakuje, bo mi tu światło świeci z tego. No właśnie. Te drzewa już są nieco mocniejsze. Mogą sprawić problem mały. Okej, okay, muszę się uleczyć. Skorzystam tym razem z Humanity. Calculated. Okej. Okay. Ale mnie denerwujesz. Strasznie mnie denerwujesz. Dobra, ja się tu muszę skupić na drzewach, a nie na jakimś zasranym pedalskim łuczniku, który ucieka. Chociaż drzew tutaj w okolicy nie ma. Tych złych, dobra. W ogóle na jaki dystans strzela? O! Dawaj! Zdychaj i nie denerwuj mnie. To jest... No proszę cię, kurwa! Ale siedział tam jakiś Chińczyk, kurwa, złośliwy i napisał takie gówno, żeby uciekało. Dobra. Aj, dobra, zbierzemy to od razu. No dawaj. Dobrze cię zabiło. A ty tam jest. Jak ucieka, no nie wiem. Widzisz. Okej, tylko że... Dobra, sytuacja się uspokoiła co nieco. Wow, że nie było kolizji z drzewem. Tym już zwykłym. Spoko. Mech. Bliźniacze człowieczeństwo. Czapka Paryża, czarny łuk Paryża. Czy to jest czapka inspirowana... to jest czapka inspirowana... Jeju, żeby nie pomylić... Berserkiem oczywiście. Dobra. Chociaż jest chyba jeszcze lepsza czapka, taka jakby dłuższa. Nie, no to jest chyba ta. Dobra. No i oczywiście wracamy do... A ten? Ten też może być, dobra, no to ten będziemy nosić. A, tylko czy ten jest lepsze pytanie? 16885 16885, no nie, ten jest raczej trochę gorszy. No i dobra, zbierzmy sobie tutaj przedmioty w okolicy. Hop hop.
Powinniśmy mieć tutaj gdzieś set. O, chyba go widzimy stąd. Set wschodni. Wschodni pancerz czy coś takiego. Jest to to samo, co nosi ubrane na sobie Shiva of the East. Czyli taki master kodu Bushido. Ale to może być niebezpieczne. Zwłaszcza, że z jakiegoś... Co jest? Nie no, dobry roll. Nie wiem, czemu miałem wrażenie, że to był fan. Nie wiem, czemu tamten cios w jednego nie siadł. Dobra. A, na jednego padł tym razem? A, dziwne rzeczy. A, no ciekawe, ciekawe. Nie wiem, jakiś... Większą parę do łapy dostałem na przestrzeni kilku minut, czy co? O właśnie, wschodni set, ale on jest dość słaby, ja go nawet nie będę przymierzał. Zaraz go sobie zobaczymy w życiu, jak pogadam z kotełkiem i pojawi się Shiva. Co tutaj jest? Czy to jest część lasu? Aha, dobra, dobra, to jest tam droga już do hydrantu. Tam kilkugłowego węża. Ta. No i okej, możemy sobie w takim razie przystąpić do Covenantu. To są jakieś tam koty, cholera. No nie, zaraz zobaczymy. Chociaż dobra, jak już jesteśmy w tym lesie, to przejdźmy go tak jak należy. To przez to rozumiem. Rozumiem przez to, żeby sobie pójść ten... Moment. Tutaj gdzieś jest zejście. Często mam problemy, żeby je znaleźć. Ale ono nie, no to chyba dobrze poszedłem, chyba tędy. Hop, hop, hop. Tak, zgadza się, czy nie? Nie, coś. Niech to się rozejrzy. A, jeszcze go chyba nie było. Jest tutaj? Tak, 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 dobra, poznaję już, to jest tutaj. Poznaję, bo tutaj jest, kurczę, taka gęstwina drzew, że się nie da przejść. Okej. Mam jednego Estusa, ale to powinno wystarczyć. I dobra, tutaj mamy... Nie wiem w ogóle, jak się odnieść do tego miejsca w kontekście drogi do Hydry, ponieważ gdy będziemy schodzić z tej drabiny, już przy Hydrze, no to będziemy po prostu dostawać się w pierdziel. A później to się po prostu raczej nie przydaje, bo już mamy do dyspozycji możliwość teleportacji między ogniskami. Więc w ogóle nie wiem, po co to jest. No właśnie. Może jak ktoś się nie lubi teleportować, to zrobimy mu taki skrót. Jest i nasza Hydra, do której się za niedługo, mam nadzieję, udamy. Ale jeszcze mamy do zabicia coś, co... No, oglądałem kiedyś tam jakiegoś filmik. Kto to był, cholera? Może Sunlight Blade, albo... Buddy Vidia, ale nie, chyba bardziej Sunlight Blade. Czyli, no tam jeden z, można by to nazwać, twórców fandomu Dark Souls. I on chyba mówił, że nigdy tutaj na te koty się nie natknął. I tam dopiero za którymś razem trafił tutaj i był po prostu przerażony tym, co spotkał. A ja chyba za swoim pierwszym playthrough tutaj trafiłem. No, zginąłem walcząc z nimi, bo nie miałem tutaj taktyki. A taktyka jest bardzo prosta, bo one nie mogą tutaj do końca się wturlać. My to możemy po prostu chamsko wykorzystać, robiąc tym koteczkom wielką tutaj krzywdę, tak? No, nie udało się na jeden raz mu zrobić wielką krzywdę, ale na dwa. Hop! 2000 zł, znaczy 2000 dusz na koteczka, czyli razem 6. One się... Nie wiem, czy one się respią, bo nigdy tu nie wracam. Ale to by była nawet spoko farma. Chociaż lepiej farmić te duchy bliżej ogniska, bo są bliżej po prostu i mają mniej życia. I łatwiej się z nimi walczy też. Okej, teraz mamy do czynienia z dwoma. Oczywiście biorąc pod uwagę nasz sposób walki, to nie ma większego znaczenia.
Okej, tutaj trochę dałem ciała. Dźwięk... ogra z Quake'a. Wszędzie go poznam. Znowu. Drugi łeb. Dobra. Jeszcze jeden się uda. Dobra. One się jakoś dziwnie zachowują przy tej granicy z lasem. Granicy tej polany oczywiście. Okej. No i jeszcze jeden cios. Aj. Ładnie, ładnie. Bardzo mi się podoba, jak to wyszło. Wszystko poszło po mojej myśli. I teraz, czy tutaj udało się coś jeszcze znaleźć? Wydaje mi się, że tak. A jeżeli nie, to pewnie w tym, jak będziemy w DLC. O, jest to ciało. A, to jest dusza w ogóle. Okej, okay. Myślałem, że jakiś przedmiot to był raczej. Albo consumable. Znaczy, to też jest consumable, ale miałem na myśli jakiegoś pine resina czy coś. I okej, okay, teraz się znaleźliśmy za tą wieżą, przy której znalazłem tą kamienną zbroję. Tutaj jest oczywiście droga do wilka, do Sith, ale sobie na razie to darujemy. Już z tych powodów, o których mówiłem dwa razy jak nie lepiej, to są małe grzybki, one są nieagresywne, dopóki z nimi nie zaczniemy walczyć. I przy okazji zobaczmy, czy duże się respią. Tak, widzę w oddali, że się respią, ale ja nie będę tracił na nie czasu, bo mam, że tak powiem, napięty grafik tego odcinka i może nie starczyć czasu na wszystko, co zaplanowałem. Chociaż wolałbym, żeby oczywiście wszystko się udało tutaj zrealizować. Okej, teraz sobie tutaj przystąpię do Covenantu, tylko muszę uważać, żeby nie dać nie. Hop, hop, hop. Tak. Tak. Jak wygramy 10 walk PvP w tym Covenancie, to dostaniemy pierścień, który sprawia, że jesteśmy półprzeźroczyści. Na razie dostaliśmy pierścień, który nam umożliwia w ogóle inwejdowanie w tym lesie. Tutaj jest ten bodyguard, który ma pierścień, o którym mówiłem. Pierścień umożliwiający tam super fast role, jeżeli oczywiście mamy już na samym początku te najlżejsze role. On nic nie mówi, ale oczywiście Shiva. I'm Shiva of the East, captain of the Brig. Let's teach you the clan basics now, as there's no time to chat. Except there is little fight and hunt is only that's about. Don't worry, great to have. On ma chyba wschodni akcent, ale ten wschodni akcent kojarzy mi się też z akcentem nordyckim, bo w Skyrimie, który jest, no jakby nie było, stylizowany na tam realia nordyckie, no to tam też mają podobny akcent. I co więcej, jest jeden taki jakby, nie wiem jak to nazwać, grupa głosów, no bo jak to w grze Bethesdy, jeden aktor udziela głosu więcej niż jednej postaci. I tutaj jest jeden z tych głosów, mi się wydaje. Don't worry now. You'll be called in soon enough. Hunters respect. Albo przynajmniej jest po prostu ten głos bardzo podobny. Okej, okay, co tu jeszcze możemy zrobić? Bo co? Mamy zdobyć tarczę, zabić Hydrę i Knighta w 6 minut. Czy to jest możliwe? No nic, zabijemy rycerza i... O, super, to będzie nawet świetna ścieżka. Zabijemy rycerza, weźmiemy tarczę, przez Valley of Drakes przejdziemy sobie... A nie! Nie, nie przez Valley of Drakes, przez Undead Burg przejdziemy sobie do kapliczki Firelink, a stamtąd do krypty, czy tam do mauzoleum, czy jak to inaczej można nazwać. Dobra, ja oczywiście podnoszę jeszcze wytrzymałość. Będzie mi dużo potrzebne, myślę, że tak z 50 będzie tutaj celem. Jak nie więcej oczywiście. No i w takim razie teraz się udajemy w kierunku tutaj no rycerza tarczy i tak dalej. Po drodze będzie jeszcze jaszczurka z tytanitem, którą oczywiście nie omieszkam pozbawić życia.
i ograbić z tytanitu. Aj. Te invincibility frames to są czasami irytujące. Czasami, no. O, nie trafił, fajnie. Proszę. I tak. Aha, czego nie pokazałem? Bo podniosłem pierścień, a go nie pokazałem. Oczywiście jest tutaj pierścień, ten, który tam był na dole. Pierścień wilka, on zwiększa poiza. Nie mam pojęcia o ile. Ale... Aha, nie mogę go użyć. No tak, to jest logiczne. No w każdym razie zwiększa równowagę, czyli taki Ring of Giants, tylko że tutaj jest to Wolf Ring, czy tam Ring of the Wolf. Coś w ten deseń. No i ten pierścień przymierza kotów. Który nam pozwala inwajdowanie na terenie lasu. Tylko zastanawia mnie, czy trzeba być w tym lesie, żeby ten pierścień działał, czy też można sobie chodzić gdziekolwiek. Nie wiem. Bo, ale chyba jak się ginie, to się duszę zostawia? Czy to tylko jako czerwony fantom? No, jeszcze nie jestem za bardzo obeznany właśnie z tymi tutaj rzeczami, więc nie wiem. No dobra, tutaj jest oczywiście droga, która mnie interesuje. Hop, trzeba uważać, żeby nie spaść. Hop. Lecimy szybciutko. W oddali już się mini jaszczurka, która powinna paść na jeden strzał. Na jeden strzał, który zaraz wyprowadzimy, tylko oczywiście musimy do niej dobiec. Ona już zacznie uciekać. Ale to nic, bo w tej części Soulsów... O ja pierdolę! Nieważne. Co chciałem powiedzieć, to już jest nieważne. Nic, wrócę tu sobie kiedyś albo po drodze. Bo ona chyba i tak daje między innymi, znaczy no przede wszystkim migoczący tytanit. A nie jest to tytanit, który w tym momencie jest mi potrzebny. Dobra, tam są golemy i jest hydra. Ale teraz co mnie interesuje, to oczywiście Black Knight i Grass Crest Shield. I okej, widzę, że nawet możemy przy tym ognisku tutaj, co będzie zakończyć część, a kolejną rozpocząć walką z hydrą i drogą do krypty. Au, on ma halabardę, którą potrafi się w miarę dobrze posługiwać. Żeby przydałoby się jeszcze, żebym nie failował. Można go chyba zrzucić, bo Death Knights nie rzucają, czy tam Black Knights nie rzucają swoje przedmioty na ziemię, tylko od razu ładują w twój ekwipunek. A hop, na razie. O właśnie. Alabardy nie dał, tarczy nie dał. Nie wiem, czy elementy pancerza może dawać, ale też nie dał. I okej. Tą tarczę w sumie wymienię już na tarczę legendarną. Pozdro dla kumatych. Tarcza z wzorem trawy. Hop, będzie mi się teraz stamina szybciej regenerować. A ja się udaję do ogniska. Konsumuję jeszcze tutaj te duszyczki, które nabrałem. Wbiję poziom albo dwa. No i będziemy kończyć. Jakoś szybko zleciało, było mi całkiem przyjemnie. Mam nadzieję, że wam również. No i co? Tutaj hop. Oczywiście na prawo, żeby nie było żadnych problemów później. Nowy poziom wytrzymałości, 2 punkty, prawie że na styk, bardzo mi się to podoba. Dzięki serdeczne za uwagę. Jak zawsze zapraszam na kolejne odcinki i tam zachęcam do lajkowania, szerowania i komentowania. Trzymajcie się, cześć.